Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Gol! Wiedziałem, że wygrają. Wiedziałem, że dadzą radę. Wiedziałem! Wiedziałem. Wiedziałem, że awansują. Ja też wiedziałem. I obstawiłem. Dobrze wiesz. Możesz obstawiać. Damian, Stasiak, z nami rozmawiamy, wszyscy dziennikarze, jak będziemy dojeżdżali do Zagrzebia, kiedy ty się wybierasz? No ja wyjeżdżam w czwartek rano, więc koło południa będę w czwartek w Zagrzebiu, w sumie ostatni dzień przed wagą. Samochód, samolot? Samolotem. Ciężko zbijać wagę, jak się bije za granicą? Czy ciężko? W sumie teraz pierwszy raz zbijam wagę, gdzie całą wagę będę robił tutaj u siebie w mieście, w domu. Tak naprawdę ostatni dzień zostanie robienia wagi, więc w piątek rano będę pewnie robił wannę i mam nadzieję, że już wtedy waga będzie. Powiedziałeś w trailerze, że masz od niego lepszą stójkę, masz od niego lepszy parter, może być problem z zapasami, czyli co, główny nacisk na treningach był właśnie na zapasy? Czy... Niekoniecznie. Ćwiczyłem naprawdę zdecydowanie przekrojowo. Na pewno aspekt zapaśniczy u mnie cały czas się poprawia. Tak, w moment, kiedy już dostałem się do UFC, to zacząłem zapasy bardzo mocno trenować i trwa to niezmiennie z Dawidem Popłockim. Cały czas pracujemy nad tym. Mówię o moich lepszych atutach. Wiadomo, że jestem zawodnikiem stójkowym, parterowym, ale no tutaj myślę, że zapaśniczo myślę, że nie będę mu ustępował, bo moje umiejętności w tym elemencie są coraz większe. Czyli nie boisz się, że się tak kolokwialnie po prostu przeleży? Nie, no zdecydowanie nie. No tutaj pracuję nad tym, że jeśli by nawet się zdarzyło tak, żeby przewrócił mnie, tak, to żebym jak najszybciej i najbardziej eksplozywnie do góry wstał. Tak. Wiadomo, że on jest najbardziej statyczny wtedy, kiedy ustabilizuje przeciwnika na ziemi, wtedy trzyma, tak naprawdę robi lekką pasywność, coś tam zadaje ciosy i wtedy rzeczywiście mógłby na mnie przeleżeć. Ja nie będę starał się doprowadzić do takiej sytuacji. Chorwacja chyba twój szczęśliwy kierunek, Damian, co? No, był szczęśliwy, no, zobaczymy jak będzie teraz, tak? No, nie przywiązuję do tego uwagi, czy szczęśliwy, czy nie, czy wygrałem gdzieś, czy przegrałem. Każda walka jest inna i trzeba podejść do niej zdecydowanie indywidualnie. Na podstawie tych dwóch pojedynków z Pawłem Polityło, jakie wnioski ci się nasunęły, patrząc na jego warsztat? Czy ogólnie uważam, że Antuna po pierwsze nie można lekceważyć. Do Antuna trzeba podejść w pełni skoncentrowanym od samego początku. Tutaj co można było zauważyć, no wszyscy mówią, że Antun zapasy i tak dalej, ale Antun potrafi bić, tak? On potrafi zdecydowanie bić, jego stójka wcale nie jest zła, szczególnie ma bardzo mocny cios z prawej ręki, no to trzeba być ostrożnym, a jak się potoczy walka, zobaczymy. Ty jako były karateka z tego warsztatu chcesz coś pokazać stójkowego, bo wiadomo, on poleci do zapasów. Prawdopodobnie tak przypuszczamy, że tak się ten pojedynek będzie odbywał. Jak utrzymać w ogóle tą stójkę? No, podstawą utrzymania stójki no to utrzymanie dystansu. Tak? Jestem do niego zdecydowanie wyższy. Jestem karateką, więc walka w dystansie jest dla mnie czymś optymalnym, więc będę się skupiał na tym, żeby trzymać dystans i uderzać ze swojego zasięgu, a nie dać mu przechodzić przez tą granicę, którą by musiał przejść on, żeby mnie trafić, czy zejść do nóg. Czy walka o pas w jakiś sposób cię bardziej motywuje? No na pewno tak, motywuje mnie to zdecydowanie, jakieś tam powiedzmy, że marzenie miałem, żeby w jakiejś organizacji zawalczyć o pas, jest to dużej organizacji KSW, więc tym bardziej się z tego cieszę. Czy potrzebuję tego szczególnie? No szczególnie potrzebuję na pewno w ten sposób, że zbijam wagę do 61 kg. Gdyby to nie było o pas, to nie wiem, czy bym się porwał jeszcze na taką niską wagę. Spodziewałeś się kiedyś, że wylądujesz w KSW, koniec końców? No, ogółem chyba tak. No, chyba tak, będąc gdzieś tam w innych federacjach, będąc w UFC, no to wiadomo, że gdzieś tam to KSW się przewijało i liczyłem i miałem nadzieję, że też przed polską publicznością będę mógł troszkę powalczyć. Fani wielokrotnie podnoszą temat kolejności walk. No ponownie, już nie wiem, który raz walka o pas nie jest walką main eventową. Jak ty masz do tego stosunek, że jesteś no, nawet nie drugą, a trzecią walką od góry?
Jest mi to zupełnie, jeśli chodzi o mnie, zupełnie obojętne. Wiadomo, że każda gala musi się też zgadać marketingowo i to też mi się wydaje, że tylko wynika stąd, tak? Też jestem osobą, która pierwszą walkę ma w KSW, więc też nie do końca myślę, że włodarze mogą się po mnie spodziewać wszystkiego, więc muszą mnie poznać, jak poznają mnie, zobaczą jaki jestem, jaki prezentuję styl walki. Jeśli to będą walki ekscytujące dla kibiców, no to na pewno w tej tabelce będę wyżej. W związku z tym, czy zależy ci na tym, aby dać jak najlepszą walkę, czy jednak celem nadrzędnym jest po prostu zwycięstwo i pas? Jedno i drugie. No, jedno nie wyklucza drugiego. Celem jest danie jak najlepszej walki, co efektem czego ma być moje zwycięstwo. Gol! Wiedziałem, że wygrają. Wiedziałem, że dadzą radę. Wiedziałem! Wiedziałem. Wiedziałem, że awansują. Ja też wiedziałem. I obstawiłem. Dobrze wiesz. Możesz obstawiać. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.